Gry umysłowe ćwiczą inteligencję, koncentrację uwagi, pamięć, kreatywność. I w związku z tym warto jakby brać udział w tych grach umysłowych. A jak myślę, że wielu z Państwa wie, wraz z wiekiem kreatywność, pamięć, koncentracja spada. Na przykład kreatywność już po 30 roku życia spada, dlatego warto jak najdłużej jakby utrzymywać sprawność myśli umysłu. Ćwiczyć warto jak najczęściej, chociażby codziennie, nawet przez 10-15 minut. Ale istotne jest to, żeby ćwiczyć systematycznie. Bo taki trening raz na miesiąc no niewiele da, tak? A na czym polegają dokładnie te gry umysłowe? To na przykład na tworzeniu historii z różnych obrazków, czy odpowiadaniu na pytania w przeciągu 5 sekund, czy też na przykład trzeba tworzyć różne figury z patyczków, tak? Według określonej instrukcji. Czy na przykład też wprowadzamy różne techniki pamięci, na których uczestnicy uczą się, jak mogą zapamiętać łatwo listę zakupów. Takie gry umysłowe, które tutaj praktykujemy, możemy zarówno wykonywać na zajęciach, czy w fundacjach, czy w domach kultury, czy w różnych innych ośrodkach, ale oczywiście też w domu.